Witam, z tej strony Nightshade, a to jest Fallout Equestria, Crimson Tide, rozdział 4, Gladstone. Tam, gdzie jest niepewność, sprowadza się cenie. Tam, gdzie jest zwątpienie, zasieje wiarę. Tam, gdzie jest hańba, wskaże pokutę. Tam, gdzie jest gniew, wskaże cel. Moje słowo w duchu będzie jako mój miecz w bitwie, nie ugnę się. Poranek nie zwastował niczego dobrego, nie pojawiła się nadzieja, był tylko ćmiący ból w zabliźnionych ranach i płacz. Nawet nie wiedziałam do końca, czemu płaczę. Mój organizm musiał wyzbyć się z siebie całej nabrzmiałej, mentalnej zrzuci. Płakałam cicho i łkałam z tęsknoty za Coldbrew, z powodu kolejnej zabitej przeze mnie istoty, z powodu bólu i zapachu, jaki roztaczało miasteczko. Słońce na zewnątrz powoli wyglądało zza szarych chmur. Z dołu dobiegała mnie wrzawa, ale podświadomie zepchnęła mnie na drugi plan zainteresowań. Ból czołowy w brzuchu, swędziały mnie rany i byłam brudna. Na to ostatnie raczej nie mogłam niczego poradzić, ale pigułka skupionych od killer doza środków przeciwbólowych o dźwięcznej nazwie The Agonizers była dość dobra na to pierwsze. Na burczenie w brzuchu miałam nadzieję zaradzić na dole, zamawiając White Saber śniadanie. Białej jednorożki nie było w pokoju, tak samo jak mojego kula wybawcy z wczoraj. Byłam kompletnie sama i przybijała to niesamowicie silnie. Nie wiem, jakim cudem zwlekłam się z łóżka, ale udało mi się do tego zmusić, jak i do posprzątania po sobie. Sprawdziłam program sortujący swojej Yuki i stwierdziłam, że lepiej na chwilę obecną przygotować się nie dam rady. Ubrałam na siebie swój kropierz i przyjrzałam się sobie w skruszonym u rogu lustrze. Metalowe płytki kiedyś były koloru srebra, ale teraz były delikatnie pożerane przez rdze i korozję. Sprawiały wrażenie wytrzymałych, ale styranych bardziej ode mnie. Nieco poniżej piersi odnalazłam wgniecenie. To musiał zrobić ten szary pies, gdy wyrzucił mnie uderzeniem przez okno. Przełknęłam głośno ślinę i poczułam lekkie mdłości. Uczucie spadania nie było wcale przyjemne, a uderzenie w ziemię tym bardziej. Chciało mi się wymiotować na samo wspomnienie pękającej głowy psa i jego wyskakujących z orbit oczu tyle krwi. No to po pigułce przeciwbólowej następne 10 minut spędziłam wymiotując i płacząc. Gdy już się uspokoiłam, okazało się, że treści żołądkowej miałam tyle co nic i po prostu plułam żółcią. Zły posmak amoniaku w ustach nie pomagał nic za nic. Gdy przeszły wszystkie sensacje, chwyciłam za mopa i umyłem podłogę, jak umiałam najlepiej. Nawet jednak po tym unosił się zapaszek grzygowin. Zejście na dół było złym pomysłem, przynajmniej tak późno. Powinnam była wstać wcześniej. Na dole White Saber kłóciła się z czerwonym kucykiem o białej grzywie, który przedwczoraj zorganizował kontratak, zanim stało statko innych kucyków różnej płci, raz wieku. White Saber zmieniła się nie do poznania. W czasie tej kłótni włos miała rozwiany, oczy skupione i złe. Zęby zaciskała nerwowo i tupała gniewnie kopytkiem. Był też galant, siedzący przy kontuarze z kapeluszem naciągniętym na oczy i sączący burbona. Barakuda siedziała za ladą, wyraźnie obawiając się wyjść za niej, a obok siedział mocno przyćmiony Killerdos. Wyglądał, jakby wczoraj nieźle popił. Wydamy ją przypływowi, to może nam podarują. W głosie czerwonego ogiera czuć było nutę desperacji. White Saber, chcesz wskazywać całą społeczność dla jednej jednorożki? Ona odejdzie za parę godzin. Jak już jej nie będzie, to coś wymyślimy. Przecież żaden z psów nie przeżył. Wydamy im ciała i powiemy, że ich napadnięto na drodze. Nie uwierzą nam. Poza tym, może jak im ją wydamy, to jednak spłynie na nas nagroda? Pomyśl, przecież to tyle kapsli. Moglibyśmy wreszcie kupić sprzęt od kolegiatu z Huffingtonu. Nawet zatrudnić specjalistę. Mielibyśmy uprawy, niezależność. Moglibyśmy... Nie zgodzę się. White Saber wcięła mu się w zdanie. Nie będziemy sprzedawać kucyków. Raph Snowball
Nie jesteśmy łowcami niewolników. Jeżeli tylko spróbujesz ją pojmać, urwę ci łeb i nakarmię nim raz skorpiony. Nie będziemy zdobywać niezależności kosztem wolności innego kucyka. Nieważne, jakie mielibyśmy z tego profity. Czerwony ogier też zdawał się być gotowy do bitki, jak i tłum, jaki się za nim zebrał. I wtedy rozmowa ucichła, gdy wszyscy mnie ujrzeli. To ona, brać ją! Zamarłam, nie mogąc uciekać, krzyczeć ani nic. Nie było zresztą gdzie uciekać. Kucyki zaczęły wyjmować liny i łańcuchy. Podążały w moją stronę, niechybnie by mnie pochwycić. Wtedy na ich drodze szybko stanął Black i podniósł swój kapelusz. Wszyscy spojrzeli na niego wielkimi oczami i zaczęli się odsuwać, jakby się go bali. Dokładnie, spokojnie się teraz odsuniecie. Każdy z was siądzie i zamówi od pięknej White Saber coś, co lubi. Ja i Iskierka wyjdziemy spokojnie i zapomnijcie o nas. Kuce były przerażone. Nie wiedziałam, co zrobił Black, ale jego spojrzenie sprawiało, że trzymali się na dystans. Cóż, nadał mi przezwisko. Jakoś wolałam to od młoda. Zeszłam do niego powoli po schodach i stanęłam blisko. Spartluk, idź do wyjścia, będę za tobą. Wtedy Killer Dos spojrzał na nas, jakby nagle się odsunął z szoku. Wstał, dopił swój drink i poszedł do Galanta. Teraz, gdy minęłam kula, mogłam dostrzec, że jego oczy jarzą się niebieskim blaskiem, niczym rozgrzana stal. Było to dziwne, ale nie straszne. Czy to tego się bały te kucyki? Doktor stanął obok Blacka i spojrzał na wszystkich w koło, a jego wzrok mógłby zabijać. Wszyscy jesteście Schweinhunds! Podłe Schweinhunds! Jak mogliście? Po to was leczyłem? Po to odbiechałem wasze pochody? Jesteście null wachci! Odchodzę! Kucyki zadrżały. Doktor ruszył w stronę wyjścia. White Saber uśmiechnęła się do mnie i bezgłośnie wypowiedziała: powodzenia. Potaknęłam jej i opuściliśmy z Blackiem lokal. Na bramie nikt nas nie zatrzymywał. Było mi żal, że nie miałem okazji pożegnać się z White Saber ani z Barakudą, ale nie było wyboru, gdy truchtaliśmy z dala od miasteczka. Ktoś zaczął za nami wołać. Objęłam magią mój pistolet i wyjęłam go z kabury, a Black tymczasem zrobił coś dziwnego. Stanął na tylnych nogach i w dziwny sposób trzymał swój karabin w przednich kopytach. Mój mózg nie chciał przyswoić się sposobu, w jaki on to robił. Tak bez siodła bojowego? Nie strzelił jednak, tylko na chwilę spojrzał na mnie jednym okiem. Cały czas mierzył jednak do zbliżającego się kucyka. To doktor Killer Dos, powiedział bez jakichś większych emocji. Pędzi jak kot z pęcherzem. Mam go zastrzelić? Nie, to dobry kucyk. Powiedziałam i schowałam swój pistolet. On też odłożył karabin i potaknął mi, lądując z powrotem na czterech kopytkach. Co to było? To było dziwne. Kiedyś ci opowiem. Wtedy jednak dobiegł już do nas doktor. Miał na sobie duże juki i ciągnął mały wagonik podczepiony do siodła, na którym miał jeszcze jedne juki. Ziajał i ledwo stał na nogach. Ich bin zu alt für diese Scheiße, Gittenen. Doktorze, po ku czemu? To też kurczy język germanajski. Ale już, mogę iść z wami? Nie wytrzymam w tym mieście chwili dłużej. Poczekałam, aż doktor złapie oddech. Popatrzyłam na Blacka, który dopiero teraz się nieco rozluźnił. Patrzył na jednorożca z czymś pomiędzy politowaniem a współczuciem. Jak myślisz, Black, to dobry pomysł? Zapytałem swojego pierwszego towarzysza. To twój wybór, Iskierko, stwierdził beznamiętnie. Będziemy potrzebowali więcej jedzenia i wody, ale on jest jednak lekarzem. Lepiej mieć kogoś, kto cię połata i postrzywa, jak coś ci trafi. Umie doktor walczyć? Ostatnie słowa skierował już do Killer Dosa. Oczywiście, jakoś musiałem dotrzeć z Germanite tutaj. A broń jaką pan masz? Jawohl, mam pistolet z czterema nochmatywami i własne działko czyni cuda. Spojrzałem na mojego kula towarzysza, a on potaknął. Witamy w grupie, panie doktorze. Cieszę się. Mówcie mi Killer Dos, proszę.
Pierwsza noc po opuszczeniu Wellsprings była zimna. Tuż przed zmrokiem Blag i Killerdos pokazali mi, jak rozbija się namioty i jak zabezpieczyć je przed mrówkami. Obaj mieli kopulastem namioty, jak mi wyjaśnili, turystycznej śpiwory. Ja nie miałam własnego, ale Blag pozwolił mi spać w swoim namiocie i dał mi jeden ze swoich śpiworów, więc kupił nawet dodatkowy śpiwór. Gdy doktor zaczął układać zebrane z okolicy drewna na stosik do ogniska, Blag usiadł obok mnie i wyjął nóż. Przez chwilę zmroziło mi krew w żyłach, ale popatrzył na mnie uspokajająco i wskazał miejsce na płaskim kamieniu przed sobą. Muszę skrócić ci grzywę, młoda, powiedział chachowym, choć nieco profesjonalnym tonem. Prędzej czy później zdarzy ci się, że będziesz musiała walczyć w zwarciu, a w ostatnim czego byś chciała, to żeby ktoś cię złapał za grzywę i pociągnął do tyłu. Ogon też proponowałbym ci skrócić, ale z kolei pociągnięcie go nie jest aż tak bolesne jak grzywy. Usiadłam przed nim i poczułam, jak bierze w swoje zęby moje włosy i lekko je naciąga, a potem szuranie, lekkie szarpnięcie i brzęk ostrza. Moja głowa była wolna, a Blag wypluł z ust resztę mojej grzywy. Następnie nieco skrócił moje baczki, ale pozwolił mi jakieś zachować. Tak na oko z 500 metrów czułam się dziwnie, zawsze zazdroszczono mi moje grzywy. Po chwili wyciągnął w moją stronę posrebrzaną mnaszkę i pozwolił mi się w niej przejrzeć. Na czubku głowy wciąż miałam swoją charakterystyczną miseczkę, jednak Blag przyciął ją pod takim kątem, że sprawiała wrażenie hełmu zrobionego z włosów. Nie wyglądało to źle, ale bardzo inaczej. Wyglądałam jakby doroślej i mniej jak klacz. Czułam się też dziwnie lekko, chociaż naprawdę nie było tak wielkiej różnicy w ciężkości mojej głowy, tak jakby część moich trosk uleciała. Killerdos spojrzał na mnie i z uśmiechem powiedział coś w swoim języku, a Blag dołączył do niego, uśmiechając się na ten swój własny, upiorny sposób. Gdy przyszło do rozpalenia ogniska, dali mi nóż i krzesiwo. Killerdos pokazał mi najpierw, jak skrzesać iskrę, a Blag poinstruował, jak zniecić za jej pomocą ogień. Nie wyszło mi to nawet za trzecim razem, a gdy po paru następnych wreszcie opanowałem krzesanie iskry i rozpaliłem płomień, zostałem pochwalona. Nasza iskierka dorasta, wymruczał Blag, wyraźnie ze mnie zadowolony, i opanowała inne iskierki, tylko patrzeć, jak podbije te pustkowia. Śmiali się obaj, a ja razem z nimi. Pochwały z ich strony oraz możliwość spędzenia czasu razem z nimi sprawiały, że czułam się świetnie w stajni, miałam swoich znajomych, tak samo jak Coldbrew, ale nie miałam nigdy zbyt wielu kolegów, nawet jednej prawdziwej przyjaciółki. Brano mnie za nudziarę i jedynym, którego mogłam nazwać przyjacielem, był Coldbrew. Ci dwaj nie mogłam nazwać jeszcze przyjaciółmi, co najwyżej dobrymi znajomymi, może kolegami, ale już wtedy wiedziałam, że obu ich pokocham i że obaj są tu dla mnie. Miły, starszy doktor oraz nieco szorstki, ale w gruncie rzeczy dobry król. Byli moimi towarzyszami i to mnie tylko w tej chwili obchodziło. Kolacja była skromna. Killerdos mówił, że nie zna się na gotowaniu, ale do usmażenia kawałków wieprzowiny na patyku, dodaniu paru warzyw i sprawieniu, by smakowało, nie potrzeba było wiele umiejętności. Pokazał mi przy okazji, po czym poznać, że mięso nadaje się do zjedzenia, czy nie jest stare, jakich szukać ziół i roślin albo substancji chemicznych, żeby sobie pomóc w razie zatrucia pokarmowego. Był pod tym względem niesamowity. Nawet miał własny gruby notatnik, w którym pokazywał mi szkice roślin i zwierząt występujących na pustkowiach i mówił mi ich nazwy. Prawdziwy naukowiec z latami doświadczeń w badaniach polowych, nie to co naukowcy w naszej stajni. W przerwie, w czasie której czekaliśmy na dopieczenie się kolejnych szaszłyków, przeglądałem zawartość mojego pipkolta, odkryłam aplikację Dziennik, w której można było robić notatki. Pamiętałam, że mówiono nam o niej jeszcze w stajni, lecz nigdy tam z niej nie korzystałam. Wolałam robić notatki na papierze. Przejrzałam zawartość folderu plików lokalnych i odnalazłem dwa pliki. Jeden z nich miał tytuł Memoir Wygnańca,
a drugi od White Saber. Bez wahania, powodowane tęsknotą za tą pierwszą życzliwą mi osobą na pustkowiach, otworzyłam jej plik tekstowy. Nie był długi, wydawał się pisany w pośpiechu, ale i tak pragnęłam go przeczytać. Wiadomość tekstowa od White Saber do Sparkplug. Data nadania: błąd. Temat od White Saber: hej, piszę to tutaj na wypadek, gdybym nie miał okazji ci tego przekazać rano. Życie na pustkowiach jest ciężkie i potworne. Każdy, kto wyszedł z stajni, prędzej czy później się o tym przekonuje. Nie ufaj nikomu i nie zawierzaj obcym całkowicie. Przetrwanie na pustkowiach wymaga czasem od nas tego, by poświęcić kogoś innego. Rozważnie dobieraj przyjaciół. Myślę, że Blag jest dobrym kucem, ale nie ufaj mu do końca. To, co zrobił przed kliniką Killerdoza, było straszne. Wygrywam też na twojego Pipkolta. Plik tekstowy jest długi, to prawie jak książka, tylko w elektronicznym formacie. Zawiera opis życia po opuszczeniu stajni 69 przez pierwszego wygnańca. Pomógł mi zrozumieć, jak się nie zatracić. Myślę, że tobie też się przyda. Jest przekazywany każdemu, kto wyjdzie ze stajni 69, więc nie mogłam ci go nie dać. Zrób z tym, co zechcesz. White Saber. Poczułam dziwne ciepło w sercu, więc ktoś taki jak ja i White Saber postanowił kiedyś napisać coś od siebie dla potomnych, by było im łatwiej. Nie mogłam się doczekać, by otworzyć ten plik. Nim jednak zdołałam to zrobić, Blag wyjął mały metalowy przedmiot ze swoich juk i zaczął po chwili w niego dmuchać, przyciskając go kopytkiem do pyszczka. Nie spodziewałam się, że metalowe pudełko okaże się być instrumentem muzycznym i że będzie w stanie wyprodukować tak niesamowite dźwięki i melodie. Oboje z Killerdozem słuchaliśmy z uwagą. Serce mi się zerwało, ale było to miłe, jakby chciało ruszyć wraz z tą melodią w podróż. Doktor był nieco mniej onieśmielony i zdjął szaszłyki z ognia, nim się spaliły. Podzielił je, wtykając patyk z szaszłykiem kula w ziemię przed nim, by mógł go sobie wziąć, gdy skończy grać. Gdy Blag ostatecznie przestał, razem z doktorem zaczęliśmy klaskać przednimi kopytkami w ziemię. Kul zdawał się nie szukać aplauzu, ale uśmiechnął się na ten swój sposób. Wspominałam już, że jego uśmiech był upiorny. Zmrok zapadł, a chmury pod nami formowały cienką warstwę puchu. Niebo było bezgwiezdne, ale księżyc przebijał się swym blaskiem przez zasłonę nieboskłonu. Killerdoz dorzucił drewna do ognia i opatulił się futrzanym białym kropierzem, który wyjął ze swojego wózka. Pocha spać! Rano trzeba wcześnie ruszać. Wezmę pierwszą wachtę i obudzę Blaga za 2 godziny. Tobie damy ostatnią wachtę, Sparkplug. Trzeba pilnować się w Tehelnie. Powoli przyzwyczaiłem się do akcentu doktora. Blag podszedł do namiotu, a ja po chwili do niego dołączyłam. Kul bez słowa zapakował się do swojego śpiwora i zasunął sobie suwak niemal po nos. Dobranoc, szepnąłem do niego. On tylko na mnie popatrzył swoimi fosforyzującymi oczami i potaknął, a potem odwrócił się i po chwili usłyszałam jego cichutkie chrapanie. Wsunęłam się w swój śpiwór, stwierdzając w myślach, że mógłby pachnieć lepiej niż rozpuszczalnik, ale po spędzonej w nim chwili poczułam ciepło i przestał mi przeszkadzać zapach. Killerdoz coś nucił na zewnątrz, a ja próbowałam usnąć. Niestety, tej nocy Luna nie chciała mnie za szybko odwiedzić. Nie mogąc zasnąć, podciągnęłam przed kopytko przed pyszczek i wyświetliłam plik tekstowy, jaki dała mi White Saber. Moim oczom ukazał się dobrze zredagowany i wyjustowany tekst. Witaj, jeżeli to czytasz, być może spotkałeś kogoś z moich rodaków. Mam nadzieję, że to spotkanie było miłe, choć jeśli tak nie było, nie będę wcale zły. Pustkowie to nie jest miejsce na obrażanie się. Nazywam się Blue Cobble, ale nazywano mnie w mych podróżach na różne sposoby, nie wyłączając z tego tych obelżywych lub tych wyrażających strach lub uwielbienie. Poznałem niemal każdy aspekt pustkowia i mam nadzieję ci o tym opowiedzieć, byś pojął moją perspektywę.
Urodziłem się i wychowałem w stajni 69. Wybacz, ale nie zamieszczę tutaj danych o jej lokalizacji. Pomimo tego, że mnie skrzywdzili, nie mam zamiaru wskazywać ich na życie w tym koszmarze. Życie w stajni 69 to sielanka. Kucyki wykonują swoje prace, dbają o funkcjonowanie naszego schronienia i martwią się w zasadzie tylko o jedno, czy są płodni. Tak, całe twoje życie zależy tam od tego, czy możesz w pierwszym podejściu wydać na świat potomstwo. To oczywiście też jest kłamstwem, o czym przekonałem się naprawdę wiele lat później. Myślę, że moją historię można zacząć spokojnie od stwierdzenia, że pierwsze tygodnie na pustkowie były niewyobrażalnym koszmarem. Wyposażony tylko w stary pistolet i parę kul, musiałem się szybko nauczyć, jak przetrwać w dziczy. Błąkałem się wzdłuż długiej siedemnastki, niemal miesiąc, nim napotkałem innego żywego kucyka i okazało się to moją zgubą. Natrafiłem na kucyki parające się łowieniem niewolników. Przewodził im potężny minotaur i za bardzo się bałem, by postawić im się w pojedynkę. To była pierwsza lekcja, jaką dała mi pustkowie. Strach jest dobrą rzeczą. Wspomnienia tamtych dni zacierają się w mym myśle. Były pełne krwi, strachu i bólu. Łowcy zmuszali nas do dosłownie wszystkiego, od picia uryny, pomordowania się nawzajem i gorzej. Cudem udało mi się unikać tych potworności. Ironią było jednak, iż w tamtym Tartarze spotkałem Akut Sens. Akut była kapo, pilnowała innych niewolników, samej jednym będąc i mając dzięki temu lepsze warunki od nas. Ale zawsze udawało jej się jakoś nam pomóc. To była miłość od pierwszego strzelenia biczem. Wierz mi lub nie, ale tak było. Oszczędzę dalszych wspomnień, by nie obrazić pamięci Akut Sens. Moja ukochana i ja zorganizowaliśmy bunt niewolników. Udało nam się zdobyć broń i przygotować do ucieczki w czasie, gdy łowcy przeganiali nas do ich zimowej siedziby. Pierwszy raz zabiłem kucyka. Był to dla mnie tak ogromny szok, że niemal zapomniałem, by uciekać. Niestety, łowcy mieli swój własny plan na taką ewentualność. Nie wiedziałem nawet, kiedy zmógł mnie sen, dlatego budził mnie delikatnym szturchnięciem kopytkami. Otwarłam zalepione ropą oczy i odkleiłam zaślinony pyszczek od ekranu piwkolta. No pięknie, jeszcze uśliniłam się jak źrebie. Przetarłam oczy, wytarłam pyszczek i ekran ze śliny i ziewając, wstałam ze smutkiem, złapałam się na tym, że wzrokiem zacząłem poszukiwać kolbry. Nie znalazłam go, co skończyło się otrzeźwieniem ze stanu półsnu. Przypomnieniem i pociągnięciem nosem udało mi się jednak nie rozpłakać. Galant wskazał mi ognisko i sam poszedł spać tutaj, sama. Mogłam już dać upust emocjom i popłakać się po cichu. Tak bardzo mi go brakowało. Galant i Killer Dos byli miłymi towarzyszami i ceniłam ich za to, ale nie byli Coldem. Nie byli w stanie mi go zastąpić. Gdy minęły już smutki, dojrzałam wschodząco powoli w oddali słońce. Na granicy obozu przy wózku podróżnym Killer Dosa zauważyłam coś. Coś było ruchliwym, włochatym stworzeniem o czerwonych oczach, wielkości psa, tego domowego. Stanęłam na baczność, przestraszona, ale zdeterminowana, by nie budzić za wcześnie towarzyszy i wyjęłam z kabury pistolet. W chwili, gdy wycelowałem w coś, to spojrzało mi przestraszone w oczy i uciekło. Piszczało cicho, ciągnąc za sobą długi, łysy ogon. Więc to coś było szczurem? Jeszcze pewnie szukało naszych zapasów. Udało mi się cudem zwalczyć w sobie chęć pobiegnięcia za nim i upolowania go. Za bardzo też bałam się oddalać samej od obozu. Dzień zaczynał się po prostu pięknie. Z niemałym problemem przy koncentracji udało mi się przyszykować proste śniadanie dla nas wszystkich. Pomoc Pegazom i kucykom ziemnym się od nerwów trzęsą kopytka, a jednorożcom ich uchwyt telekinezy. Przekonałam się o prawdziwości tego stwierdzenia. Okazało się, że Galand i Klerdos wnieśli trochę zasobów do ogólnego zapasu żywności i dodali tak też różnorodność. Przygotowałam kanapki z groszkiem i kukurydzę oraz cienkimi plastrami sera żółtego. Sam ser był niesamowity, nie wiedziałam skąd się brał, ale jeżeli był robiony jak przedwojenny, to był robiony z mleka braminów.
był niesamowicie mocny, ostry i aromatyczny, zupełnie niepodobny do mdłego sera z syntetyków, jaki jadaliśmy w stajni. Odkroiłam jego kawałek na spróbowanie i delektowałam się cudownym, niepowtarzalnym smakiem. Moi towarzysze niedługo sami się obudzili. Killer Dos mówił coś w swoim języku, a brzmiało to jak typowe poranne przekomarzanie się z samym sobą. Galant wyszedł z namiotu i rozpoczął okropny proces strzelania niemal każdym stawem w swoim ciele, sprawiając, że przy każdym ruchu jego kończyny, głowa, szczęka, nawet ogon odchylały się pod nienaturalnymi kątami. Odgłos chrupania przyprawiał mnie i Killer Dosa o dreszcze. Opowiedziałam im przy śniadaniu o tym stworze, którego zobaczyłam. Obaj spojrzeli na siebie zdziwieni, a potem na mnie. To był szubok świn. Jeżeli naprawdę tu był, to miałaś dużo szczęścia. Są agresywne i gryzą jak Schweinhund. Super. Nie ma tu jak zacząć dzień od dowiedzenia się, że się otarło o śmierć. Dalszy posiłek mijał nam w milczeniu, ale oba ogiery były w dość dobrych humorach. Galant zjadł pierwszy, jakby nie chciał marnować czasu na dłuższy posiłek. Rześki ruszył do namiotów i zaczął je porządkować i składać, a my z Killer Dosem podziwialiśmy słońce, powoli chowające się za chmurami na horyzoncie. Wciąż nie dawało mi to spokoju. Doktorze? Wciąż nie potrafiłam mu mówić po imieniu. Po prostu miał aurę autorytetu. Jak to w zasadzie jest? Odkąd opuściłam stajnię, tam na horyzoncie wciąż są chmury i nigdy się nie rozwiewają, a tutaj nie? Nie wie doktor dlaczego? Krzywił się nieco na nazwanie go doktorem, ale odłożył na chwilę kanapkę i uśmiechnął się. Trzeciepospolite i Germanalp, nazywamy to całun equestri, powiedział spokojnie i przetarł swoje okulary. Całun? Co to jest? Ach, Einschuldigung, przeprosił. Całun to taki welon, materiał, który owijało się dawniej ciało kuchcyka przed złożeniem do grobu lub nawet do trumny na cmentarzach. Te chmury nazywamy całunem equestri, bo spowiły ją, gdy umarła. Śmierć equestri, więc tak to nazywali? My to nazywaliśmy w stanie 69 ostatnim dniem, ale Killer Dos powiedział mi tylko to, czemu zaprzeczali kolejni nadzorcy. Equestria przestała istnieć, umarła wraz ze Starym Światem, a ja, Killer Dos, Galant, nawet Kolbriu, stąpaliśmy po jej grobie, więc tym było to miejsce, gdzie znaleźliśmy oficera Payna. Poczułam nagle ciśnięcie serca, więc jego zjazd rodzinny odbywał się w tym miejscu, gdzie kucyki odbywały ostatnią podróż. To musiał być bardzo nieszczęśliwy policjant. Kiedy uderzył pierwszy megaszar typu Belfire, kontynuował pan doktor, zmiotło z nieba stolicę Pegasów, Cloudsdale. W odpowiedzi, by hatować ekwestrię, Pegazy zapchały niebo kucykom, ale z jakiegoś powodu tutaj nie mogą. Więc Pegazy żyły tam na tej wielkiej chmurze, na całunie. Brzmiało to patetycznie, niż naprawdę takie było. Niedługo skończyliśmy śniadać i zebrawszy nasz sprzęt, ruszyliśmy dalej, prowadzeni przez Blacka. Udało nam się odnaleźć ruiny jakiejś mieściny, którą Pip Colt zidentyfikował jako Gladstone. Miasteczko nie było wielkie, miało główną ulicę i ustawione wzdłuż niej ładne niegdyś domy i budyneczki użytkowe i graniczyło z lasem znajdującym się na drugim końcu drogi. Powoli, jakby wchłaniającym ją, z dala widziałam szyld sklepu spożywczego, a naprzeciwko niego aptekę. Ulica w jednym miejscu rozwidlała się, tworzące jakby literę Y. Zaś u jej delty stał kościół z dzwonnicą oraz duży skwer z fontanną. Pierwszy raz w życiu widziałam kościół bogiń, ale dwa kamienne posągi księżniczek stojące przed wejściem na dziedzińcu wskazywały wprost, że to taki, a nie inny przybytek. Martwe, powykręcone drzewa nie ujmowały temu budynkowi majestatu, tak jak złamana, zawalona druga wieża, zapewne druga dzwonnica. Pan Wright Tate i kapelan Herzfink mówili, że wszystkie kościoły, za wyjątkiem tych nielicznych poświęconych tylko jednej bogini,
posiadały dwie wieże dzwonnicze, symbolizujące boskie siostry. Jeden dzwon dzwonił dwa razy dziennie, dzwon Celestii ogłaszał poranne i wieczorne nabożeństwa, a dzwon Luny ogłaszał północne i wczesnoporanne i był zazwyczaj odpowiednio cichszy od tego pierwszego. Mieścina była opustoszała, ale i tak galant nakazał nam poruszanie się ostrożnie, unikanie chodzenia środkiem głównej ulicy i rozglądanie się za zagrożeniem. Jak kazał, tak zrobiliśmy, za cel odbierając sobie owy sklep spożywczy i aptekę. Doktorku, pilnujcie się z iskierką i nie rozdzielajcie, oho, czyli doktorek i iskierka to już były dla niego nasze stałe przydomki. Cóż, wolałam to niż młoda, a Killer Dost nie zdawał się przejmować zdrobnieniem od swojej profesji. Ja pójdę na głębszy zwiad. Jawohl, potwierdził nawet, ale ten jego język był dziwny. Czemu nie uczono nas innych języków stajni? Myśleli, że jak się w końcu otworzy, to kuce będą dalej mówiły w tym samym narzeczu albo w ogóle w tym samym języku? Galant ruszył gdzieś między budynkami, ale zanim zniknął mi z oczu, zdążyłam zauważyć, jak sprawdza, czy jego karabin wciąż jest zaczepiony o jego jukę. Dla pewności sprawdziłam też swój pistolet i wyjęłam go za pomocą telekinezy z kabury. Doktor ciągnął tylko za sobą wózek i nie sięgał po swoją broń. Dopiero teraz dojrzałam, że wózek ten był prawie tak duży jak sam jednorożec i wydawał się być ciężki. Stara dwukółka z doczepionymi czterema kołami, po dwa z przodu i z tyłu, odpowiednio mniejszymi ewidentnie, by pomóc przy przekraczaniu trudniejszego terenu, a jednocześnie zapewniając stabilność w czasie postoju. Był zrobiony z metalu bardzo zadbanego i niepogiętego, ani nieporzewiałego i był przykryty szaro-żółtą plandeką. Co pan tam ma, doktorze? Mam tam majne dziachko i przepuchy lekarskie. A co to za działko? Maszynowe, spachtluk, uśmiechnął się ciepło. Maszynowe. Rozumiem. Woli pan najpierw zobaczyć aptekę czy sklep? Zobaczmy sklep. Dobrze. Cóż, rozmowy z nim były dość zwięzłe. Ruszajmy. Przekroczyliśmy ulicę szybkim truchtem, schylając się tak nisko jak mogliśmy. Na szczęście nikt nas nie ostrzelał. Kątem oka dostrzegłem, jak czarny, usijający zad galanta znika w bramie na dziedziniec kościoła. Umiał się skraleć i ukrywać, bo tylko mi mignął i gdyby nie jego charakterystyczny ogon, to bym go nie dopoznała. Otworzyłam drzwi do sklepu i miotłam wnętrze wzrokiem i lufą pistoletu. Dużo kurzu, choć nie porównywali mniej niż w tamtym, Cedar Knoll. Tak, to tam pierwszy raz ujrzałam jakikolwiek faktyczny sklep, zupełnie inny niż tych parę stoisk handlowych, jakie mieliśmy w 69. I tam pierwszy raz ujrzałam psa. Otrząsnęłam się z chęci zapłakania za kolbry, teraz nie było na to czasu. Trzeba było uważać. Czysto weszłam z lufą uniesioną do góry i rozejrzałam się, tym razem poszukiwałam niczego, co było w pomieszczeniu. W przeszłości z całą pewnością wiele kucy odwiedzało ten sklep, nawet po tym, jak spadły bomby, wszędzie walały się śmieci i przynajmniej raz ktoś zrobił sobie w tym zaduszu barłuk. Puste puszki, kartony po papierosach, resztki ubrań, to wszystko stanowiło jakiś tam element pozapokaliptycznego wystroju tego miejsca. Pod równoległą ścianą stała lada sprzedawcy z terminalem podłączonym grubym kablem do kasy fiskalnej, a za nim były drzwi, niechybnie prowadzący do jakiegoś zaplecza albo pokoju socjalnego. Killer Dos znalazł natomiast inne drzwi i bez ceregieli je otworzył, co nieco mnie przestraszyło. Ze środka wysypały się szczotki, przed którymi z racji wózka, z którym rozstać się nie chciał, nie mógł uciec. Ciche bębnięcie po jego głowie, które zniosił dostojnie, tylko wydając siebie ciche au za każdym razem, gdy oberwał sprawiało, że poczułam w piersi narastającą energię. Spojrzał na mnie z przykrzywionymi okularami, zdziwiony, a ja prawie zacząłem się krztusić. W końcu nie wytrzymałam i wybuchłam stłumionym śmiechem. Przepraszam, ale mówiłam z pomiędzy napadami śmiechu, które tłumiłam kopytkiem, ale pana mina bezsenna. Uśmiechnął się i też zaczął się śmiać,
może nie tak żywiołowo jak ja, ale bardzo serdecznie. Widać, nie podchodził do siebie aż tak poważnie, jak przypuszczałam. Na moje szczęście, bo nie chciałabym go obrazić. Spachblok zaczął, gdy się uspokoiliśmy. Może jednak będziesz mi mówić po imieniu? Dobrze, wybacz, jeżeli czasem się zapomnę, to z szacunku ci tytułuję, odpowiedziałam mu, ocierając łzy wyciśnięte przez śmiech. On tylko się uśmiechnął i wrócił do przeszukiwania sklepu. Po paru chwilach szukania odnaleźliśmy dużo środków czystości, których jakoś nikt nie chciał nigdy stąd zabrać, a które Killer Ross zaraz wrzucił do swojego wózka. Na szczęście, po incydencie ze szczotkami, wypiął się z uprzęży, ale wciąż trzymał się relatywnie blisko wózka. Ja znalazłem z kolei paczuszkę chipsów ziemniaczanych o solonym smaku. Usiedliśmy razem z nim na ladzie. Sprzedawcy, schowałam pistolet do kabury, a doktor otwarł ją skalpelem wyjęty z kieszeni. Cudny zapach ziemniaczków, przemieszany z charakterystycznym aromatem soli, wypełnił powietrze i zniwelował zapach stęchlizny i kurzu. Braliśmy po jednym chrupku i pochłanialiśmy je powoli. Pomyśleć, że były czasy, gdy tego było pod dostatkiem i kucyki nie musiały szukać jedzenia w ruinach, westchnął z odrobiną nostalgii. To musiały być piękne czasy. Mówiono nam na historii, że to była złota era Equestrii, tylko zebry wszystko zniszczyły. Heh, Spachpluk, proszę, wyglądał na kogoś, kto usłyszał głupotę i wiedział lepiej. W stajniach dalej uczą propagandy? To nie zebry zniszczyły świat. One tylko pomogły. Kudzyki, zebry, wilki ze swoimi hunc, smoki, konie Sadlarabi i eldery Servidas też. Cały świat jest wszystkiemu winny. Skąd pa... Ugryzłam się w język, pamiętając, że chciałby do niego mówić w imieniu. Skąd to wszystko wiesz? Zainteresował mnie. Opowiedział mi, że pochodzi pierwotnie z Germanite, gdzie był wychowankiem społeczności, która wyrosła z rządowych bunkrów, odmiennych od stajni, z Tabletecku. Germanite zawsze było częścią kwestii, ale starało się jeszcze na długo przed Wielką Wojną zachowywać dużą dozę autonomii oraz posiadało własny skarbiec i ekonomię. Ich niezależność i silna gospodarka nieraz rywalizowały z resztą Equestrii. Istniała ponoć też dziwna rywalizacja pomiędzy ich głównym okręgiem przemysłowym w mieście Berlin, Suffingtonem oraz Stalingradem. Społeczność, w której wyrósł Killerdot, była bodajże jedną z pierwszych trzech, jakie otwarły się na terenie Germanite po ostatnim dniu. Nosiła nazwę Uniwersytetu od kryptonimu nadanego przez rząd oraz lokalizacji bunkra, w jakim się skryli, mianowicie pod Rhineland University of Technology. Słuchałem zafascynowana, gdy tak opowiadał i razem podjadaliśmy chipsy. Okazało się, że uniwersytet jako taki nie został trafiony żadną bombą i ucierpiał tylko od skutków ubocznych bombardowania ich krainy. Dzięki temu początkowe skażenie, które przeminęło z latami, wyeliminowało czynniki degeneracyjne materiałów takich jak papier, taśmy, a gdy poziom promieniowania opadł do takiego, jakiego ze swoim sprzętem mogli się pozbyć mieszkańcy bunkra, odzyskano wiele źródeł naukowych, planów, prototypów. Uniwersytet stał się więc centrum technologicznym Germanite. Zwinęłam paczkę z chipsami, pozostawiając ich w środku około 1/3. Wyjaśniłam dobremu doktorowi, że to dla Blacka, by było sprawiedliwie, na co on uśmiechnął się ciepło. Nigdy się nie zmieniaj, Spachblok. Jego dalsza opowieść jednak nie mogła być kontynuowana z jeszcze jednego powodu. Usłyszeliśmy szuranie na górze i oboje popatrzyliśmy na sufity. Mój EWS wskazywał czerwoną kreskę. Na górze ktoś jest, powiedziałem cicho. Sprawdźmy, postanowił. Nie chciałam, wolałam uciekać, ale jakaś część mnie ufała rozsądkowi Ogiera. Ruszyliśmy do drzwi za ladą i delikatnie, po cichu je otworzył. Nie były zamknięte, co już dawało mi do myślenia, że to zły znak. Wyjął spod kitla pistolet i objął go swoją magią. Nie wiem czemu, ale miło było zobaczyć znowu ten czerwony poświatę.
Gdy skradaliśmy się po schodach, miał on okazję lepiej przyjrzeć się swojemu towarzyszowi. Nie był on aż tak bardzo starym ogierem, ale widać już było po nim, że jego najlepsze lata się powoli kończą. Chodził jednak wyprostowany i dumny, ale w ten spokojny, niebuńczuczny sposób. Wstyd mi było przyznać, ale roztaczał wokół siebie jednocześnie ojcowską aurę, jak i urok przystojnego, starszego pana. I myślałam nawet, że gdybym nie miała Coldbrew, byłabym nim o wiele bardziej onieśmielona. Szara sierść kontrastowała z jeszcze ciemniejszą grzywą i ogonem, przetykanymi krwawo-czerwonymi pasynkami. Zastanawiało mnie, czy jego imię było przybrane, czy rodzice faktycznie dali mu tak na imię. Sprawiało, że zgrzytał mi w trybach mego umysłu jego wizerunek bardzo dobrego doktora, który próbuje pomagać, jak się da, na pustkowiu. Doszliśmy na górę, do jeszcze jednych drzwi. Czerwona kreska buszowała w pokoju po drugiej stronie. Odbezpieczyliśmy broń i w skupieniu jego magia nacisnęła klamkę i pchnęła drzwi. Na środku zdewastowanego salonu, przy przewróconej do góry nogami kanapie, węszył olbrzymi szczur. Drzwi nawet nie skrzypnęły, więc na początku nawet nas nie zauważył. Killer Dost wskazał mi kopytkiem, bym opuściła broń, a sam podkradł się do stworzenia. Nie wiedziałam, co chciał osiągnąć, ale posłuchałam go, trzymając broń w gotowości. Niestety, wtedy nadepnął na starą zapalniczkę, która wydała z siebie potępieńczy chrzęst, i szczur został poinformowany o naszej obecności. Natychmiast odwrócił łebek i z przejmującym piskiem rzucił się na doktora. Już miałam krzyknąć, gdy Killer Dos z niesamowitą prędkością wyciągnął przed siebie kopyto. Jak w zwolnionym tempie ujrzałem, jak szczur nabija się na nóż oparty o kończynę ogiera. Szczur nawet nie upadł na ziemię, gdy Killer Dos już trzymał go za ogon magią w powietrzu i wyjmował nóż z jego głowy, poznaczonej krwią. Spachpluk, możesz uszychyć mi swego pipbaka? Spytał, patrząc z fascynacją na kapiącą krew. Nieco obrzydzona widokiem i tym, co się teraz działo, podeszłam do niego i wyciągnąłem lewe kopytko. Killer Dos coś pokręcił przy moim pipkolcie i z uśmiechem przyjrzał się swojej zdobyczy. Ledwo co napchomilowany, nic, co by nam za bardzo zaszkodziło. Dodam do zupy kleine antychadu i będzie gut, stwierdził fachowo. Ale pa, ty chcesz to jeść? Moje zdziwienie było olbrzymie, tak jak i obrzydzenie. Przecież to szczur. Stchowy szczur, lekko napchomilowany, doskonałe źródło białka, und tłuszczy. Z krwi można będzie schobić kaszankę. Poczułam, jak cofają mi się chipsy. Zamknęłam usta kopytkiem i nabrałam powietrza w policzki. Po chwili udało mi się stłumić odruch wymiotny. Killer Dos, proszę, dopiero jadłam. Jak chcesz, dobry szczur nie jest szły. Po chwili skończyliśmy przeszukiwać piętro. Było to małe mieszkanko z dwoma pomieszczeniami. Salon spełniał wszystkie role poza łazienką, która właśnie była drugim pomieszczeniem. Udało nam się odnaleźć apteczkę domową, której nikt nie obgłowocił, i zdobyliśmy leki takie jak deagonizery, mintale i dużo gazy, bandaż oraz plastrów samoprzylepnych. Znalazła się też woda utleniona, gaza i dwa napoje lecznicze. Niestety, prócz tego i nie mieliśmy pojęcia, dlaczego tylko tego, całe mieszkanie było ogłoszone. Wkrótce zebraliśmy co mogliśmy i ruszyliśmy na zewnątrz. Ze zgrozą patrzyłam, jak Killer Dos ucina nożem łebek szczura i tak wrzuca go do metalowego wiaderka. Na szczęście ponownie udało mi się powstrzymać chęć żygania jak kot, choć dalej było mi słabo na ten widok. Gdy wyszliśmy na zewnątrz, po naszych oczach zaczęło świecić mocne światło, prawie jakby ktoś skierował nam prosto w oczy słońce. Obejrzeliśmy się i dostrzegliśmy, że to zwierzy. Dla pewności uruchomiłam na chwilę sad i potwierdziłam tożsamość ktosia. Oczywiście był to Black, który błyskał do nas lusterkiem, jak je skądś wytrzasnął. Minę miał zaniepokojoną, a drugim kopytkiem czynił gesty nakazujące pośpiech. Killer Dos, to Black, orzekłam po wyłączeniu statcu. Chyba coś jest nie tak, lepiej tam szybko chodźmy.
Kościół był dosyć dużą budowlą o bardzo wysokim sklepieniu. Gdy dokłusowaliśmy do wejścia, Black czekał na nas już na dole i zamknął za nami zdobione metalowe drzwi, z których wybito obie szybki. Nie miałem jednak czasu podziwiać wnętrza. Co się dzieje? Zapytał doktor. Mamy kłopoty, odpowiedział nam król. Widziałem zwiadowców przypływu, chodźcie. Zaprowadził nas po schodach na szczyt niezawalonej wieży. Dzwon i tak spadł na dół, uszkadzając wiele kondygnacji schodów i ostatecznie wbijając się do połowy w podłogę na parterze. Ale można było przy odrobinie ostrożności wciąż dotrzeć na całą górę. Mijaliśmy wypisane na ścianach napisy, w których bluźnierstwa i wulgaryzmy przeplatały się z prośbami do bogiń. Gdy w końcu dotarliśmy na samą górę, zauważyłam, że nasz kul zdążył rozłożyć się tutaj ze swoim karabinem. Lunetka była przykryta jakąś szmatką, a karabin leżał oparty na stojaku i w skrzynce po nabojach. Nie przypomniałam sobie, by takową posiadał, więc pewnie ktoś inny ją tutaj położył. Galant położył się przy karabinie i zaczął nim przeczesywać okolice. Wreszcie utkwił w jakimś punkcie, usunął się na bok i wskazał mi, bym sama popatrzyła. Tam, koło przystanku za miastem, pamiętasz? Przechodziliśmy obok niego, powiedział, gdy kładłam się przed bronią, by spojrzeć. Faktycznie tam byli, tak jak powiedział Galant, przy przystanku autobusowym, który mieliśmy okazję zobaczyć. Duży, żółty pies z czerwoną obrożą i w pełnym metalowym pancerzu siedział na ławeczce i czyścił broń, a przy nim stały trzy małe psy. Jeden w kubraczku, brązowy, drugi, biały, miał na głowie bandanę, a trzeci w czapce z daszkiem, czarny. Oczywiście wszyscy na czerwono w pancerze, bardzo podobny do mojego. Wszyscy mieli długie karabiny na plecach, ale nie snajperskie, jak ten Blacka. Mają jeszcze czwartego zwiadowcę, tłumaczył cierpliwie Kul. Kiedy byliście w sklepie, dotarł do miasteczka. Nie wszedł je za głęboko, ale długo węszył i ruszył z powrotem. Pewnie niedługo przy nich będzie. Ustrzeliłbym go wtedy, ale nie mam jak wytłumić ustrzału i na pewno by mnie usłyszały, a wtedy koniec z sielanką. Obserwowałem dalej. Czwarty zwiadowca zdążył wrócić, co ogłosiłam cicho swoim towarzyszom, jakby się bała, że psy w lunecie mnie usłyszą. Co teraz? Pytałam. Tutaj mamy przewagę. Jesteśmy ukryci i mamy dobrą pozycję strzelecką. Dodatkowo idą stamtąd, skąd my przyszliśmy, a więc znamy teren. Możemy zrobić zasadzkę, stwierdził Killer Dog, ku naszemu wspólnemu z Blackiem zaskoczeniu. Co prawda, pokaz jego zdolności już widziałam, ale nie spodziewałam się, że będzie osobą tak bardzo bojową. Co masz na myśli, doktorku? Słucham? Bardzo nie spodobał mi się uśmiech, jaki wykwitł na twarzy Tledowa, ani to, że potem dołączył na niego uśmiech Blacka. Siedziałam skryta pod pokrywą zrobioną ze starych krzaków i liści, tuż za murkiem przy wejściu na dziedziniec kościoła. Killer Dog siedział na progu tego wejścia i skurował powoli systematycznie schwytanego szczura. Co chwila uciekałam z rokiem na dzwonnicę, tam w górze, gdzie czuwał nad nami nasz kul stróż. Wózek Killer Dog zastał obok niego, przykryty plandeką. Czekanie dłużyło się i niemal topiłam się w cieple, jakie zapewniały promienie słońca, a według Blacka zbliżała się zima i było chłodno. Widać, nie nawykłam do promieni słonecznych i łatwiej odczuwałam ich ciepło, nawet jeżeli chroniła mnie przed nim gruba warstwa krzaku. Wreszcie stało się, usłyszałam spokojne kroki i wartliwe słowa wymawiane w obcym języku. Po chwili na moje ograniczone pole widzenia wkroczyła postać dużego psa, a razem z nim jego czterech zwiadowców. Mieli broń na podorędziu, ale nie celowali z niej do doktora. Zwiadowcy zaczęli wężyć w powietrzu, ale co róż zwracali nosy na patroszonego zwierzaka. Black miał rację, mają świetny węch, ale zapach krwi ich rozprasza. Tylko dzięki temu nie odkryli mnie w mej kryjówce. Hej, kucyku! Głos wielkiego psa był przerażająco niski. Słucham? Nie widziałeś przechodzących tędy kula i pomarańczowej klaczki z fioletową grzywą? Miała na lewym przedramieniu komputer, więc nie widzieli nawet jak się fachowo nazywa sprzęt, jak dziś ze sobą nosiłam i co to było w przedramie?
Jestem tylko wędrownym doktorem i hobię sobie jeść, rzekł spokojnie ogier, po czym wstał i rzucił zawłok szczura do jego wiadra. Nie widziałem, ale może mogę wam pomóc. Jesteście ranni albo chorzy? Przywódca podrapał się po swojej wielkiej, płaskiej głowie. Nie sprawiał wrażenia bardzo inteligentnej osoby. Przypominał mi też posturą tamtego szarego psa, który wyrzucił mnie przez okno doktora. Killer Dos w tym czasie wsunął pysk pod plandekę i coś tam gmerał. Jego nonszalancja i wyrażona chęć pomocy chyba dodatkowo skonfundowała psiego dowódcę. Wydukał wreszcie. Nie, no, Rexy Marvin niby wskazał na białego psa. Okazało się, że biały miał też brązową ciapkę na lewym oku, co pewnie sprawiało wrażenie wiecznie podbitego. Ach, the good, mam tu dla niego lek, ucieszył się jednorożec. I to nawet za dachmo. Zacisnąłam swój magiczny uchwyt na pistolecie i skupiłam się gotowa, aby w każdej chwili uruchomić sap. Psy wyraźnie podnieciły się na wieść, że coś dostaną za darmo, choć ich przywódca był bardziej zagubiony niż podekscytowany. Killer Dos wyszarpnął z wózka płaski pręt, który upadł z brzydękiem, a z wózka wysunęło się jego dziachko. Potężny, oksydowany na czarno blok metalu zalśnił w słońcu i rozłożył się ze szczękiem. Cylindryczny zestaw obrotowych luf wyskoczył w stronę psów, wskazując na nich niemalże oskarżycielsko. Nigdy w życiu nie widziałam tak ogromnej broni. Natychmiast po tym, jak się pojawiły, lufy zaczęły się kręcić, wydając z siebie niesamowity wizg. Rozległ się strzał, jeden. Głowa Rexiego wybuchła krwawym gejzerem w miejscu jego lewego oka. Galland oddał strzał z wieży strażniczej i pozbył się jednego z psów. Dopiero ten wystrzał sprawił, że otrząsnęłam się ze stuporu i uruchomiłam sac. Czas zwolnił, a ja miałam okazję rozeznać się dzięki temu sytuacji na polu walki. Mój EWS podświetlił wrogów. Wzięłam na cel przywódcę całej zgrai według podpowiedzi programu. Trudniej było go trafić w głowę niż tors, więc naturalnie zakolejkowałam 5 strzałów prosto w jego pierś. Czy to było właściwe? Wystarczyłobym potwierdziła komendę, a pistolet by wystrzelił bez dalszego udziału mojej woli. Patrzyłam w przerażone oczy szefa spory, czy on chciał mnie skrzywdzić, czy tylko robił, co mu kazano? Killer Dos i Black mówili, że jeżeli mnie złapią, będę marzyła o śmierci. Z rozdartym sercem zatwierdziłem atak. Czas przyspieszył. Pierwszy pocisk chybił, ale drugi zagłębił się w klocki piersiową psa. Widziałam, jak wybał czas bólu oczu, a po chwili ujrzałam obcy blask z boku. Działko Killer Dosa rozkręciło się i zaczęło wypluwać z siebie olbrzymie ilości łowiu. Przeciągnęło swój ostrzał po psach, jak z wachlarzem, i skosiło nawet uskakujących zwiadowców. Widziałam, jak grad pocisków przecina murek budowli, a potem uskakującego za niego brązowego psa. Róbca krwi z ofiar działka obrotowego przyprawiła mnie o zawrót głowy. Sad się wyłączył, gdy zabrakło ich celu. Killer Dos skosił wszystkich. Wokół nas unosił się zapach prochu, a u naszych kopyt leżała masa łusek. Wszyscy, schodzę na dół, poinformował nas głos Gula z góry. Stałam oszołomiona, nie mogąc odwrócić wzroku od zmasakrowanego ciała Rexiego. On jedyny uniknął skoszenia, choć mu to wcale nie pomogło. Jego jedyne oko pozostało zamknięte, kiedy pusty oczodu lewego zział krwawą dziurą. Chciałam uciekać, odwrócić wzrok, a jednocześnie wciąż na niego patrzyłam, jak zahipnotyzowana. Dopiero kiedy Killer Dos szturchnął go, by sprawdzić, czy jeszcze żyje, odwróciłam się i zwymiotowałam wszystko, co miałam w żołądku. Łzy popłynęły z moich oczu, jak szalone, gdy usiadłam po środku dziedzińca kościelnego i uniosłam głowę do nieba. Dopiero po chwili poczułam, że ktoś mnie tuli. Już, już, Sparkluk, to był głos Blacka. Usiadł przede mną i przytulił mnie mocno. Niż dobrze. Niedobrze, podstarześ. Próbowałam go odtrącić, ale trzymał mnie mocno. Czemu musieli umrzeć? Bo chcieli cię skrzywdzić, tłumaczył spokojnie. Czułam, jak wtula moją głowę w swoją pierś. Oddałam jego uścisk, był taki ciepły i czułam się tak bezpieczniejsza. Chcieli cię zabić, oni albo ty, to prawo pustkowia.
To złe prawo, niesprawiedliwe. Kim ja jestem, żeby zabijać innych? Jesteś sobą, nikt cię nie usprawiedliwi, prócz samej siebie. Pogłaskał mnie, a ja czułam, że zaraz zabrudzę mu płaszcz swoimi łzami. Musisz nauczyć się z tym żyć, albo cię to pochłonie. Nie chcę tak żyć, byłam już totalnie zrezygnowana. Chcesz żyć, dlatego tu jesteś. Podniósł mój pyszczek i otarł mi łzy kopytkami. Chodź ze mną, muszę ci coś pokazać. Doktorze, jeżeli byłby pan tak miły i jakoś to ogarnął. Ostatnie słowa skierował do Killer Doza, uwijającego się gdzieś, gdzie nie sięgałam wzrokiem. Poprowadził mnie do środka, do kościoła. Szliśmy wzdłuż rzędów zniszczonych drewnianych ławek, mijając kolumny, z których podpadała fasada. Świątynia była zdewastowana, ale część witraży była jeszcze w minimalnie dobrym stanie. Gra kolorowych świateł z kolorowych okien układała na naszej drodze fantazyjne wzory. Nawet pomimo mego smutku nie mogłam dostrzec tego piękna. Doszliśmy do ołtarza zniszczonego przez czas i wandali. Stanęliśmy przed nim, on wyprostowany i silny, ja złamana i przygnębiona. Sięgnął kopytkiem pod moją brodę i spojrzał mi w oczy. Czy wierzysz? Nie, nie w ich boskość. Czemu? Chciałam go zapytać, ale przerwał mi, kładąc kopytko na moich ustach. Ja nie wierzę, ten kult uważam za podtwarz dla księżniczek, powiedział szorstko, wprowadzając mnie w konsternację. Ale pamiętam, wszystkie, a każdą z nich miałem zaszczyt poznać. Majestatyczną Celestię, wojowniczą Lunę i kochającą Cadence. Każda z nich kochała wszystkie swoje małe kucyki i pragnęła ich dobra. Podniósł mój pyszczek jeszcze wyżej i odsunął się, pozwalając mi spojrzeć na olbrzymi witraż górujący nad ołtarzem. Więcej niż połowa była zbita, pozbawiając głowy Lunę, ale pół twarzy Celestii wciąż było całe. Jej wzrok wiercił mnie, jakby martwa bogini, którą wyznawał Coldbrew, chciała zajrzeć w mą duszę. Czułam, że mogło jej się to udać. Spójrz na nią. Celestia kochała wszystkich swoich poddanych. Nie bała się jednak stawać w ich obronie, ani nawet wypowiedzieć wojny zebrom, gdy uwierzyła, że to konieczne, by nas ocalić. Czy myślisz, że chciałaby teraz, byś umarła? Bo nie chcesz nikogo krzywdzić, broniąc się, jej mały kucyku, przed złem tego, czym stałaś ta kraina? Mówił spokojnie i rzeczowo, a ja wciąż nie mogłam pogodzić się z tą rzezią na zewnątrz. On podszedł nieopodal do kamiennego ołtarza i usiadł na nim, wyjął z zapazuchy papierośnicę i włożył w usta papierosa i po chwili zaciągnął się. Jesteś do niej bardzo podobna, Sparklok, powiedział tajemniczo. Kogo? Bo chyba nie do księżniczki. Otóż to, właśnie ją. Przypominasz mi Celestię, uśmiechnął i puścił dym nosem. Po okolicy powoli rozpościerał się nieco gryzący, ale przyjemny zapach tytoniu. Niby jak? Nie jestem nikim wyjątkowym, w przeciwieństwie do niej. Przypominasz mi ją bardziej, niż możesz to sobie wyobrazić. Zrobił kolejną pauzę. Co wiesz z historii? Wiesz, co to masakra w Little Horn? Zdziwiłam się pytaniem z zakresu historii. Wytężyłam umysł. Nazwa wydarzenia brzmiała bardzo poważnie, ale wyleciało mi z głowy, czy pan Wright Date nam o tym opowiadał. Nie pamiętam, czy mnie o niej uczono, odpowiedziałam szczerze. On wypuścił tylko powoli dym z płuc. W Little Horn znajdowała się szkoła dla uzdolnionych jednorodców. Księżniczki Luny, siostrzana placówka dla takiej samej, jaką prowadziła Celestia, tłumaczył, jakby ważąc słowa. Cała szkoła była prezentem od starszej siostry dla młodszej. Parę lat po rozpoczęciu wojny miało miejsce nieszczęście. Przełknąłem głośno ślinę. Słowa szkoła i masakra dawały mi już przedsmak tego, co mogło się stać. Nikt nie wie, co się dokładnie wydarzyło, co spowodowało tragiczny rozwój wypadków. Konwój zebrzych uchodźców poprosił szkołę o azyl podczas nieobecności księżniczki Luny. Gdy jednak dostali się do środka, coś poszło nie tak. Otwarto ogień do konwoju, a obrońca zebr zdetonował bombę z różową mgłą. Przeżył tylko jeden nauczyciel, poza nim nie przeżył nikt. Żadne dziecko, żaden kucyk, ani jedna zebra. Zapadła cisza, wydawał się niespokojny. Na chwilę odwrócił ode mnie wzrok i spojrzał w jeden z uszkodzonych witraży, przedstawiających triumf
bohaterek nad złym Discordem. Zdjęcia podobnego witrażu mieliśmy w stajni, w księdze z kazaniami i modlitwami kapelanów. I tylko dlatego wiedziałam, co miał on przedstawiać. Powoli docierało do mnie, czym musiała być masakra Wildhorn dla obu księżniczek. Celestia była załamana, podjął w końcu mój kultowarzysz. Czując, że nie nadaje się już do władania księstwem, nie mogąc zapewnić należytej ochrony swym poddanym, abdykowała na rzecz swojej młodszej siostry. Zaciągnął się i strzepnął powoli popiółkan do ołtarza. Nie pozostała jednak bierna, a gdy otrząsnęła się z szoku i żałoby, przystąpiła do działań mających przyspieszyć zakończenie wojny. Dalej była bardzo aktywna politycznie, choć nigdy otwarcie nie wystąpiła przeciw wojowniczym zapędom siostry. Spuściłam głowę, walczyłam sobie z chęcią odejścia stąd i z chęcią słuchania go. Mówił z takim przejęciem, z namaszczeniem wobec księżniczki. Widziałam, jak jej róż lekko podnosiły mu się kąciki ust, gdy wymawiał jej imię. Celestia zaczęła wołać o pokój. Pragnęła, by wojna, którą sama wypowiedziała, skończyła się jak najszybciej, jak najmniej krwawo. Miała dość zabijania i postanowiła postawić na szali nawet własne życie. Zwrócił swoje oczy na mnie, jakby chciał mi teraz zakomunikować, że to dotyczy mnie. Zebry zaproponowały spotkanie dyplomatyczne. Wszyscy wiedzieli, że to podstęp, ale Celestia nie dała się przekonać. Stadło się nieszczęście. Zawiesił opowiadanie na czas, dokończenia papierosa i wyrzucenie niedopałka gdzieś, w kąt. Otwarto ogień, zamachowiec próbował zabić Celestię, ale na drodze kuli, która miała ją zabić, stanął bohater wojenny, Big Macintosh, weteran i jeden z najwspanialszych żołnierzy, jakich wydała Equestria. Black, ale co ja mam z niej? Nie widzisz tego? Pragniesz, by zabijanie się skończyło, by nigdy już nie cierpiał. Nawet rozważasz, bo wiem, jakim torem krążą teraz twoje myśli. Czy nie lepiej byłoby się poświęcić, oddać przypływowi w ich łapy, by już nie musieli umierać? Chociaż są twoimi wrogami, prawda? Potaknęłam. Miał rację i czytał ze mnie jak z otwartej księgi. Ale tak jak Celestia w końcu to zrozumiała, musisz zrozumieć to i ty. Poddanie się im ich nie powstrzyma. Zeskoczył z ołtarza i podszedł do mnie, patrząc mi w oczy. W jego spojrzeniu było ciepło i zrozumienie. Położył mi kopytko na barku i po chwili uniósł mi pyszczek, kierując mi wzrok na witraż. Artysta uzyskał niesamowity efekt, którego nie zniszczyło nawet tak mocne uszkodzenie malunku. Podobizna Celestii miała łagodny i czuły wzrok, zdradzający troskę, ale i radość. Tak jakby cieszyła się, że na nią patrzysz i że tu jesteś. Czy ja naprawdę byłam do niej podobna? No, na pewno nie z wyglądu. Black w tym czasie kontynuował. Twoi wrogowie przybyli tu z dalekich ziem i mają swoją agendę, a ty jesteś tylko małym ziarenkiem piasku na pustyni pełnej śmierci. Twój zgon nie powstrzyma zabijania, ale twoje życie może się mu przeciwstawić. Wiem, że odbieranie życia innym nie jest łatwe ani przyjemne, ale może kiedyś znajdziesz sposób, by przeciwstawić się zabijaniu. A jeśli nie znajdziesz takiego sposobu, być może uda ci się po prostu nieco rozjaśnić to mroczne miejsce? Uśmiechnął się szule i trącił mnie nosem w bark. Rozumiałem teraz, co miał na myśli. Nie można dać się zabić. Śmierć nie zmieni niczego. Życie może zmienić wszystko. Będziemy na ciebie czekać na zewnątrz. Wyjdź do nas, jak będziesz gotowa, powiedział syn zachrypniętym głosem i ruszył w stronę wyjścia. Wtedy wiedziałam już z całą pewnością, że mam w nim przyjaciela. Gdy spuściłam wzrok, ujrzałam przed sobą leżącą kulkę. Była czarna niczym noc, przetykana odrobiną żółtych linii. Czy on ją położył przede mną? Czym ona była? Pytania. Sięgnęłam po nią magią i moje zmysły gdzieś uciekły. Co? Jak? Dlaczego? Co się działo? Pytania, na które nikt mi nie chciał odpowiedzieć. Uczucie zawieszenia i ciemności wkrótce minęło, a ja poczułam, że stoję na czterech nogach. Tylko, że te nogi nie chciały mnie słuchać. Próbowałam się ruszyć, spojrzeć, czy coś im nie jest, ale to nie działało.
Dopiero po chwili zdałem sobie sprawę z tego, że nie mam władzy nad swoim ciałem i że moje ciało jest inne. Było dobrze zbudowane, subtelnie umięśnione i ubrane w idealnie skrojony frak oraz cylinder. Nie wiedziałam nawet skąd wiem, jak byłam ubrana, ale to dziwne ciało jakby to pamiętało i przekazało mi to uczucie. Największym jednak szokiem było chyba to, że nie dość, że nie miałam rogu, to jeszcze byłam ogierem i to kucka ziemnego. Doprawdy, jesteś dzisiaj istną kopalnią humoru, powiedziała jakaś niezwykle jowialna, waniliowa jednorożka, dzierżąca magicznym uściskiem kieliszek od Martini. Jej dwójka znajomych, jedna jednorożka i ogier, tej samej rasy, oboje w odcieniach błękitu i wyszukanych strojach. Jeżeli uważasz, że pomoc tym, którzy chcą uciec od tej wojny i szukają u nas azylu, jest śmieszna, to musisz się poważnie nad sobą zastanowić, braz bosom, moje usta powiedziały gniewnie. Teraz już wiedziałam, że postrzegam świat czyimiś oczami i byłam swego rodzaju widzem. Miałam dziwne wrażenie, że to film, kolory nieco się zacierały i jakkolwiek mogłam skupiać swój wzrok na innym szczególe niż mój gospodarz, nie mogłam skupić słuchu na niczym innym. Głosy w tle były dokładnie tym tłem. Och, doprawdy, czemu ty się tak przejmujesz tymi brudnymi zebrami? Przecież to brudasy bez kultury. Jedyne, co jest na tym świecie brudne i bez kultury, to dusze takie jak ty. Mój gospodarz zaczynał być poirytowany. Odłożył niewypity napój, którego kieliszkiem balansował na przednim kopytku i prychając odwrócił się od klaczy. Słychać jeszcze były oburzone głosy, ciche przekleństwa, na czym to świat stoi i zabłąkany sympatyk zebr, wypowiedziany niczym najgorsza obelga. Mój gospodarz pocałował na środek sali, gdzie tańczyło wciąż wiele kucyków w rytm muzyki balowej. Mogłam podziwiać, jak z gracją wbija się między tańczące kucyki. Jego wzrok spoczął na białym jednorożcu z granatową grzywą i jego biało-różowej partnerce. O linii tak wyrzeźbionej, że mogłaby nawet uchodzić za jedną z księżniczek. Gdy ogier wprowadził ją w kręcący się samodzielnie piruet, kucyk, z którym jechałam, objął klacz w pasie i przyjął ją w bardzo szarmanckim stylu. Odbijany, Hans Pans, nie masz nic przeciwko? Zaśmiał się radośnie. Toż, przyjacielu, doskonałe przyjęcie, odrzekł śmiechnięty jednorożec. Choć nie wiedziałam, czy kryje za fasadą irytację, czy faktycznie mu to nie przeszkadzało. Tylko zwróć ją w tym samym stanie, galant. Galant? Jestem w blaku? Nie chciało mi się to zmieścić w głowie. Czy to była jakaś halucynacja? Sen? Jakim cudem mogłam odczuwać i widzieć to, co on? Och, ale to już zależy od pięknej Flor. Galant uśmiechał się łobzersko do klaczy, co ta przywitała chichotem. Nie zrobiła nim na mnie dobrego wrażenia. Zdawała się być głupią ślicznotką, której głównym zadaniem było wyglądać ładnie przy przystojnym ogierze. Ku mojej zgrozie poczułam, że blag jest podekscytowany. Chciałam zapaść się pod ziemię ze wstydu. To było strasznie dziwne uczucie. Jak ogiery mogą sobie z tym radzić? To już po klaczach mniej widać, że się cieszą i nic im się wtedy nie ociera o brzuch. Flor wydawała się zadowolona z uwagi, jakie jej poświęcał. Gdy myślałam, że obrażę się za takie zachowanie, dwójka zaczęła szeptać sobie do uszu podczas bliskiego i uprzejmego tańca, jakiemu się poddali. Po chwili jednak sprawili, że poczułam się zignorowana, nawet jeżeli byłam poniekąd zmuszona brać udział w tej aktywności. Zaczęli rozmawiać w innym języku. Wydawał się znajomy, był łagodny i melodyjny, nie taki jak twardy, ale rytmiczny szczęk przypływu. I zdawał się składać z samych śmiesznych brzmiących słów. Notka lektora. Przepraszam, ale nie jestem w stanie czytać prawnie po francusku. Koniec notki. Fleur, si vous étiez en mesure d'accomplir quelque chose de cette aide pour les réfugiés? Zapytał ją Black, a ton jego głosu był niezwykle poważny, choć proszący. Mogłam się domyślić, że wcale nie prosi o jej względy. Słowa były podobne. Réfugiés? Uchodźcy? Pas encore. Odpowiedziała przecząco, choć nie w sposób ostry.
Zastanawiało mnie, ile wyłowię z tej rozmowy sensu, zupełnie nie znając tego języka. Je comprends combien cela signifie pour vous, mais Fancypan est très têtu. O, powiedziała imię swojego towarzysza. Na pewno na coś się nie zgadzał. Eh bien, j'aurais pu faire plus pour convaincre quelqu'un. Głos króla niesamowicie inaczej, brzmiący, gdy nie był zachwytnięty, wyrażał lekkie zrezygnowanie. Jego głos jest całkiem... Złapałam się na myśli i zaraz mentalnie się zbeształam. Est dommage que la noblesse ait si petit poney comme lui. Ou essayer avec toute cette golden blood. Powiedziała nieco bardziej rozbawiona, jakby wpadła na dobry pomysł i chciała go jakoś pocieszyć. Wstyd mi teraz było, bo nawet kiedy jej nie rozumiałam, nie sprawiała wcale takiego wrażenia jak wcześniej. Wręcz odwrotnie, wydawała się kimś, kto doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak jest postrzegany i to ukrywa. Tylko to imię, jakie wspominała, Golden Blood. Czy to był ktoś ważny, kto mógł pomóc Blackowi w tym, czego od niej chciał? Beaucoup de temps a été passé avec les zèbres CH. Chwila, zebry? Chcę wiedzieć więcej. Pratiquement grandi avec elle, il peut en quelque sorte d'aide. Je vais devoir essayer. Głos galanta wydawał się zmęczony, ale wciąż wdzięczny za rozmowę. Bien sûr, si cette bite, son père n'a pas lancé de nouveau et commence à le frapper, en effet, le pauvre garçon. Wkrótce muzyka ustała, a galant doprowadził zaramienioną sznur do jej towarzysza. Zaraz do niego przywarła i znów zgrywając wiotkę, zaczęła do niego trajkotać i tylko dyskretnie puściła oko do mojego kulego przyjaciela. Tak bardzo chciałam wiedzieć, o czym rozmawiali. Pierwszy szok spowodowany wejściem w skórę Blacka minął już dawno i zastąpiła go niespodskromiona ciekawość. Zastanawiałam się, czy by mi powiedział, co było tematem ich rozmowy, gdybym spytała. Jego ciało nie wydawało się pomarszczone, a jego popyta nie były popękane. Zastanawiało mnie, jak wyglądał, ale w mojej frustracji ogier nie chciał po prostu spełnić mojej prośby i popatrzeć w lustro. Mój gospodarz po chwili ruszył w stronę stołu z przekąskami i posilił się koreczkami rybnymi. Czyli White Saber miał rację, iż przed wojną kurczyki spożywały mięso. Nie czułam jednak smaku potrawy. Najwyraźniej ilość wrażeń sensorycznych w czasie tego seansu była ograniczona. Pozwoli pan ze mną? Usłyszała, jak ktoś się do niego zwraca za jego pleców. Ktoś chce z panem porozmawiać na osobności. Gdy Blago odwrócił się do jednego mościa, ujrzałam białego Pegaza w pozłoconym pancerzu z niebieskim grzywaczem na hełmie. Galant przez chwilę wydawał się zdumiony, ale potaknął i ruszył za gwardzistą. Mijając dwóch innych strażników pilnujących wejścia na schody, zostaliśmy zaprowadzeni korytarzem do komnat przeznaczonych na gościnne. Strażnik odstawił nas pod drzwi pilnowane przez kolejnych dwóch, tym razem brunat jednorogu, którzy wpuścili galant do środka. Proszę zachowywać się poprawnie, nie podnosić głosu, przestrzegać etykiety, uprzedził go. Obszukał znanym mi zaklęciem i wprowadził do środka. Nie wiedziałam, że zaklęcie przeszukania, jakiego używały służby ochrony stajni 69, miały swoje początki w magii jednorożców służących w gwardii. Komnata była dobrze oświetlona i tonęła w dekoracjach. Obrazy nieznanych mi kucyków wisiały na ścianach, a kandelabry paliły się żółtym ogniem. Główną uwagę zabierał jednak widok dwóch klaczy znajdujących się w pomieszczeniu. Choć jedna pomimo swej nieziemskiej urody wyglądała blado i nieciekawie przy drugiej. Księżniczka Celestia sprawiała nieziemskie wrażenie. Jej wielobarwna grzywa i ogon zdawały się falować same z siebie, jakby żyły własnym życiem. Poczułam, że Blackowi uginają się nieco kolana, jednak po chwili wziął się w garść. Podszedł na środek komnaty i ukłonił się nisko przed władczynią. Wasza wysokość. Wtedy rozległ się najpiękniejszy głos, jaki w życiu słyszałam. Nie niósł w sobie żadnej melodii ani seksualności, ale przykuwał uwagę i nie pozwalał go zignorować, a jednocześnie sprawiał, że troski uciekały na boczny tor. Czy ona zawsze miała taki wpływ na kuczki?
skoro nawet jej wspomnienie tak na mnie działa? Wstań, proszę, mościogierze. W tej pozycji ciężko byłoby ci rozmawiać na temat, który chciałyśmy z tobą poruszyć. Black stał na cztery kopytka, a księżniczka wskazała mu siedzisko na naprzeciwko siebie. Moja towarzyszka poleciła mi cię w tej sprawie jako kogoś, kto podejdzie do sprawy na poważnie i będzie godny powierzenia mu tego zadania. Black przeniósł swoją uwagę na drugą klacz. Biała jednorożka o fioletowej grzywie i ogonie, fantazyjnie wręcz ufryzowanymi i zakręconymi, patrzyła na niego przenikliwym, chabrowymi oczyma. Pamiętasz mnie może, galant? Jej głos nie był tak wspaniały jak księżniczki, jednak nie można było mu odebrać uroku zapewnionego przez wyszukany akcent i poprawną, wyćwiczoną dykcję. Jak mógłbym zapomnieć? Uśmiechnął się. Madame Rarity, wschodząca gwiazda na firmamencie mody, śmiem twierdzić, że jaśniejsza od mojej. Twe piękno rozkwitło jeszcze bardziej, odkąd widzieliśmy się wtedy na targach mody w Detroit. Rarity? Ta Rarity? Minister wizerunku Rarity? W mojej głowie, choć teraz dzieliłam głowę z Blackiem, nie mogło się to pomieścić. Czy galant naprawdę znał tyle ważnych osób przed ostatnim dniem? Schlebiasz mi, ale jej wysokość wezwała cię tu z innego powodu. Rarity odpowiedziała mu na pół kokieteryjnie. Ta klacz potrafiła doskonale operować głosem. Byłam zaskoczona, że ktoś może mówić tak nienagannie. Otóż, choć wstyd mi się przyznać, jesteś tu z powodu mojej porażki. Jak to? Jej wysokość chciała sprawić mi przyjemność i poprosiła mnie o zaprojektowanie mundurów dla armii, która jest obecnie w stanie mobilizacji i szkolenia. Niestety, nieważne jak bardzo się staram, moje projekty są postrzegane przez wojskowych jako niepraktyczne. Rarity wydawała się być oburzona, jakby nie mogła podjąć, co jest złego w jej projektach, czego oczywiście dała swój upust. Chwilę potem podejrzewam, że po prostu uprzedzili się co do moich projektów i nie da się ich przekonać. Dlatego nie chcąc zmarnować prezentu danego mi przez księżniczkę, zaproponowałem przekazanie sprawy tobie. Uśmiechnęła się subtelnie i przymknęła oczy. Zapewniło jej to pełną uwagę mojego gospodarza, do tej pory wodzącego po obu obecnych wzrokiem. Jeżeli chodzi o męską modę związaną z podkreśleniem cech ogierzych, równać się z tobą może jedynie Hovo Boss, lecz z kolei jego projekty przywodzą na myśl raczej oprawcę niż obrońcę, więc naturalnie mój wybór padł na ciebie. Zapadła cisza, niezręczna i długa. Black wolił oczami od jednej klaczy do drugiej, próbując coś w nich chyba odnaleźć lub odczytać. Ja nie jestem pewien, przełknął głośno ślinę i spuścił wzrok. Wasza wysokość, nie jestem odpowiednim kucykiem do tej pracy. Ja jestem przeciwny tej całej wojnie. Mówił tak, jakby słowo wojna było dla niego nowe i nie nawykł do jego używania. Jestem przeciwny zabijaniu. Rarity westchnęła głośno, ale Celestia chwilę milczała. Usłyszałam, jak wstaje, stukając swoimi pozłacanymi pantofelkami. W rejon widzenia Blacka weszły dwa obute kopytka. Podniósł wzrok i odważył się spojrzeć Celestii w oczy. To była trudna decyzja. Jej głos był pełen smutku i zranienia. Pragnęłam ją jakoś pocieszyć, pomimo tego, że była tylko wizją. Nie jestem z niej dumna, jednak podjęłam ją, ponieważ nie mogę pozwolić, by moje małe kucyki cierpiały. Ale jeżeli podejmiesz się tego zadania, będziesz mógł zmniejszyć ilość śmierci. Ale jak? Jak moje ubrania mogą uratować kucyki? Black wyraźnie się bał. Może jej gniewu, może jej zawodu? Gdy zwierzę próbuje uniknąć śmierci, ucieka się do mimikry. Księżniczka mówiła spokojnie i bez zająknięcia się. Próbuje stopić się z otoczeniem w nadziei, że drapieżnik go przeoczy. Kucyki dawno utraciły tę zdolność, dlatego muszą sobie radzić inaczej. Jeżeli udałoby ci się stworzyć coś, co pomoże im się ukryć przed wzrokiem zebr, zginie ich o wiele mniej. Patrzyła mu w oczy z tym samym wyrazem twarzy, jaki pamiętałam z witrażu w kościele. Wiedziałam, co musiał czuć. Im mniejsze straty, tym większe sukcesy. I co za tym idzie? Szybszy koniec wojny. Wszyscy pragniemy jej jak najszybszego końca. Usiadła z powrotem na swoim miejscu i chwilę milczała. Nikt nie chce umierać. Śmierć nie powstrzymuje zabijania.
ale życie może się mu przeciwstawić. Więc tamte słowa to były jej słowa? Czy zrobisz to więc, żeby ratować życie moich małych kucyków? Odezwała się wreszcie, a w jej głosie zawitała prośba. Byłam zdumiona, że tak potężna istota potrafiła zwyczajnie go o coś poprosić, choć zapewne posiadała w sobie siłę, która mogłaby go zetrzeć na proch. Cisza trwała niezwykle długo, jednak wydawał się ważyć wszystkie opcje. Wreszcie potaknął i zdawał się rozluźniać. Zrobię to. Miejmy nadzieję, że nie będą zbyt długo w użytku. Obraz uśmiechającej się ciepło księżniczki odpłynął, a ja znów poczułam, jakby mnie coś wsysało. Obudziłam się na posadzce w tym samym miejscu, w którym siedziałam przed tą wizją. Miałam swoje kopytka, głowę, ogon, wszystko co moje, również ubranie, niczego między nogami, Otrząsnęłam się z odręczenia i dojrzałam przed sobą znaną mi czarno-żółtą kulkę. Chciałam ją chwycić magią, ale wtedy przypomniało mi się, jak to się ostatnio skończyło. Ostrożnie wyciągnęłam do kulki kopytko i trąciłam ją nim, kuląc się w sobie. Otoczyła się nieszkodliwie, a wizje nie wróciły. Zgarnęłam ją więc kopytami i schowałam ją do swojej juki. Tyle się wydarzyło w ciągu tego dnia. Świnoszczur, Killerdor i szczur, masakra psów, a na koniec to. Byłam zmęczona, ale wiedziałam, że nie pora na odpoczynek. Wstałam i ostatni raz spojrzałam na witraż celestny. Już rozumiałam, kim była. Rozumiałam, co oznaczała. Nie byłam tak wspaniała jak ona, ale musiałam znaleźć w sobie choć odrobinę jej siły. Śmierć nic nie zmieni. Przeciwstawienie się jej może zmienić wszystko. Ruszyłam na zewnątrz. Killerdor i Blagu przątnęli ciała i tylko krwawe plamy świadczyły o tym, co się tu wcześniej wydarzyło. Ciągle przyprawiało mi to mdłości, ale łatwiej było mi to teraz przyjąć do wiadomości. Ich śmierć, choć okrutna i niechciana, była potrzebna. Doktor akurat pakował na swój wóz amunicję i racje zebrane od psich żelowców, a Black siedział na wpół zburzonym murku i grał na harmonijce. Gdy wyszłam, obaj spojrzeli na mnie. Killerdor wyraził swym spojrzeniem skruchę, jakby chciał mnie przeprosić, ale uśmiechnąłem się do niego, mówiąc mu, że nic się nie stało. Kul przerwał łagodnym dmuchnięciem. Grey zeskoczył ze swojego siedziska. Podeszłam do niego i ścisnęłam go mocno, ku jego zdziwieniu. Dziękuję, ale co to za kulka? Spytałam, gdy już ochłonął i odwzajemnił uścisk. Pachniał starym pergaminem i wodą kolańską. To kula pamięci, powiedział spokojnie i wyswobodził się delikatnie z mojego ścisku. Chyba nie lubił przytulanek, ale wiedziałam, że był po prostu zakłopotany. Możesz ją zatrzymać. To prezent. Zawiera moje wspomnienie z Wielkiej Gali Grand Galopu, rok po rozpoczęciu wojny. Chwilę staliśmy tak, a Killerdor się nam przyglądał, jakbyśmy mówili w obcym języku, co też przypominało mi o jednej rzeczy. A czy powiesz mi, o czym rozmawiałeś z tą Flor? Spytałam, starając się przybrać najbardziej rozbrajający wyraz pyszczka, jaki miałam. To moja droga, jest tajemnica dla ciebie, do rozwiązania na później, stwierdził mój przyjaciel i poprawił karabin na grzbiecie. Jeżeli dasz radę, zjedz jakąś suchą rację i przygotujcie się z doktorem do wymarszu. Idę na zwiat i głowa do góry, podczochrał moją grzywę i ruszył. Patrzyłam za nim długo, zanim zdecydowałam się coś zjeść. Wkrótce opuściliśmy Gladstone i ruszyliśmy drogą pnącą się na południe. Podchodziliśmy pod górę po starym spękanym asfalcie. Galant prowadził nas przez mały lasek pełen starych, zbutwiałych drzew, sterczących pomimo śmierci niczym pomniki dawnego życia. Bałam się tej drogi, przyprawiała mnie ona o stany lękowe. Wyglądała trochę jak ta z mojego koszmaru, gdzie pozabijałam przypływ. Na szczęście tutaj nie było bagna, wszystko było w miarę suche, droga się za bardzo nie zmieniła i nie waliły pioruny. Było mi nieco łatwiej zapanować nad swoim lękiem z powodu wizyty w kościele. Czułam się lepiej, silniejsza i wiedziałam, że muszę żyć. Zachodzące słońce przebiło się w końcu ponad całun i prześwitywało między badylastymi gałęziami drzew.
by nieco podnieść się na duchu i odciągnąć myśli od tego widoku. Włożyłam do ucha słuchawkę z mojego Pixpelta i uruchomiłam radio. Nie słuchać było głosu Cold Walkera, ale grano na pianinie muzyka przy śpiewie Sapphire Shores była całkiem pocieszająca. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Brighter there, you can forget all your troubles, forget all your cares. So come downtown. Gdy tak szliśmy, a muzyka trwała, trafiliśmy na nieodległe wzniesienie, gdzie las urywał się nagle, jakby od cięcia nożem. Drzewa dalej było widać, ale układały jakby szapler wokół dużej betonowej budowli, znajdującej się niżej. Budynek był ogromny i podejrzewam, że cała Gladstone by się w nim zmieściło i jeszcze zostałoby sporo miejsca. Na jego dachu widniał zniszczony napis złożony z dużych liter, głoszący Great Apple Mall. Jedno P i jedno L odpadły z nieznanego mi powodu. L leżało wbite w ziemię u frontu budynku, a P leżało przewrócone na dachu. Ściany były koloru wypłowiałej brzoskwini i czerwieni. Widniały w nich od czasu do czasu nieliczne okna, ale w dużej mierze zajęte były przez obrazy reklamujące produkty pamiętające stary świat. Sparkle Cola z jej naskotką Fluttershy, salon samowodowy Highway Mare, Star Bucket, Mr. Bean's Java's Cup. Przed budynkiem znajdowała się zajmująca większą powierzchnię poładzi asfaltu z białymi liniami zatartymi przez lata. Wraki samowozów z różnych powodów walały się po tym miejscu i widać było, że budynku nie zniszczyła tak, choć widniały na nim pomniejsze zniszczenia, a po prostu 200 lat niedbania o niego. Galant wskazał kopytkiem na mały, zaznaczony portal niedaleko nad nim. Na ścianie ktoś domalował czerwoną farbą symbol przedstawiający rozwarte oko. Tam są dwaj strażnicy, mają siodło bojowe. Mój towarzysz miał dobry wzrok, musiałam mu to przyznać. Dopiero gdy wskazał mi ich kopytkiem, rozpoznałam w nich kucyki, a nie, bo ja wiem, kosze na śmieci. Lepiej obejdźmy to miejsce, nie ma sensu szukać zwady. Jakkolwiek przyznałam mu rację, niedługo okazało się, że pustkowie nie chciało mu jej przyznać. Granaten! Głos Killer Doza sprawił, że stanęłam gwałtownie w miejscu z szeroko otwartymi oczami. Pod moimi kopytkami stuknęło coś i gdy popatrzyłem na dół, ujrzałam dwa metalowe jabłka o jasno-niebieskich paskach, namalowanych w połowie. Moje oczy rozszerzyły się, choć nie wiem jak to możliwe, jeszcze bardziej. Padnij do cholery! Usłyszałam głos Blacka, a po chwili coś we mnie uderzyło i obaliło na ziemię. Granaty zaczęły iskrzyć i wybuchły białym światłem. Leżałem cało drętwiała. Moja świadomość powoli odpływała. Patrzyłam w białe niebo i po chwili dostrzegłam dwie czarne sylwetki pochylające się nade mną, a potem zemdlałam. Downtown,
Przypis. Następny poziom. Nowy profit. Wyedukowana. Każdy poziom wyedukowanej dodaje dodatkowe 2 punkty umiejętności przy wzroście poziomu. Najlepiej działa, gdy zostanie wybrany na wczesnym etapie podróży przez pustkowia. Skradanie. Wzrost umiejętności o 5%.